Siema, jestem pan Burza. Dzisiaj nagrywamy sobie odcineczek z Rolexem. I jeszcze jest mój kolega z klasy, ale to nieważne. Przypominam wam oczywiście o łapce w górze, subskrypcji i storze, tak żule, ale po prostu dobijamy 100k do końca roku. Bardzo bym was prosił, żebyście zostawili subskrypcję i bardzo ważne, żeby z dzwonkiem, żeby nie ominął was żaden film i w ogóle wiecie o co chodzi. Także ja tu mam ogólnie nową zbrojkę, tamtą wywaliłem do lawy, nieważne. Mamy szmaragdy. W ogóle Rolex, przywitaj się. A jak cię nie słychać, to w sumie nie wiem. A dobra, nieważne. Mamy tutaj płyn Lugola, bo już byliśmy w Endzie. Ale zniszczyła mi się zbroja, więc, znaczy była zniszczona, więc wywaliłem. I ja sobie biorę płyn Lugola i zaraz mi wyślesz kordy, jakie to są, dobra? Bo ty masz je zapisane i pójdę tam po prostu. Okej, to zaraz tam pójdę. Tylko zrobię sobie najpierw zbroję, także... Bo potrzebuję jeszcze troszkę tych emeraldów. Właśnie chciałem wam pokazać, jak mamy emeraldy, bo z Motanem ogarnąłem. Pozdrawiam cię, Motan. Dobra, to są moje emeraldy, które mam, bo jeszcze wcześniej się tradowałem. Troszkę przyfarmiłem przy mojej... Tam jest taki, jakby to powiedzieć... No mam zrobione sobie, nie wiem, z 20 minut przyfarmiłem, trochę papieru zebrałem, no i mam. Także mamy... Tyle eme, tylko będziemy potrzebować jeszcze książki, żeby zrobić sobie, jak to się nazywało, kurde, czekajcie, skóra, żeby książki, tu jest skóra i tu gdzieś chyba jest, albo i nie ma, potrzebuję 4 w każdym bądź razie, albo nawet, czekajcie, 8 nawet, bo bym potrzebowała, macie niezniszczalność może? Nie mają. Nie mają, powiadasz? Kurde. Dobra, mam 4, to będzie na prota w sumie, ale na niezniszczalność by się też przydała, nie? Kurde, mać. No to będzie teraz problem. Dobra, macie jeszcze te krowy, czy wybiliście? Bo skórę bym potrzebował. Chyba nawet jedno. A nie, 5. To jedną wybiję. Ogólnie zrobiłem sobie taki miecz. Ej, dobra, w sumie. Ale dobra, już mam 6 skóry. Mam w ogóle pieczone mięsko. Dobra, o nie. Dobra. Mam 8 skóry, bo wybiłem 2 krowy. Mam jeszcze w sumie bersztyki. Mam sobie tu dam. Będę raczej. Zrobię albo timelapsa, tylko muszę się dowiedzieć, jak to się robi, albo tam. Albo wytnę po prostu, jak nie będę już wiedział totalnie. Także potrzebuję papier, żeby zrobić książki. W sumie z papierem nie ma problemu, bo tyle trzciny. Jeszcze wy chyba macie, bo podobno macie jakąś tajną farmę. Tak słyszałem. No, bardzo możliwe. Dobra. Robię 8 książek. W takim razie mam 8 książek. Co to jest? Can you build? Yes. Chem save from radiation? O co chodzi? Patrz, widzisz to? Applicate regions, chem save, can you build, yes? Dobra, nie wiem, zobaczymy zaraz. Dobra, mam 8 książek, mam emeraldy, więc możemy już się tradować. W ogóle mamy tu mending, ale myślę, że na razie nie ma sensu. Ej, jaki tani ten mending, masakra. No, 8 na... Dobra, to... Dobra, ochrona... Tu była ochrona 4. Ale jest ona strasznie droga, ja poszukam jeszcze gdzieś. Nie ma innej. Nie ma? Mam tylko jedną. Za 52 M. Ostrość i porażenie. Torpeda, zmora stawu nogów. Przypłomień, przebicie, odrzut, uderzenie. A ty? Dobra, wydajność. A ty? No, rzeczywiście, tylko to. Dobra, kupię, bo w sumie i tak mam tych emy dużo. Mamy pierwszą. Nie wiem, czy mi w ogóle starczy tych emy. Mamy drugą. Mamy trzecią. Dobra, starczy, mamy czwartą. Ochrona 4. No i
Teraz pytanie. Czy kupować mending? W sumie nie wiem trochę. Tylko jest w tym problem. Co, jak ty wyszedłeś? Aha. Villager wyszedł. To poczekaj, ja sobie tylko dam kowadłem. Bo w sumie i tak później mogę dodać kowadłem, nie? Do tej zbroi. To najwyżej dodam. Mending i naprawię. No daj, dodaj. Dobra, to wiecie co widzowie, ja zaraz robię timelapsa i... No. Ubieramy. Emeraldy. 20 zostało. To w sumie idealnie mi na praktycznie stykło. To w sumie sobie wezmę. I właśnie widzowie, jeden punkt długo chyba wystarczy, bo tam ile się idzie. Halo, Rolex, Rolex. No, dlatego ja zrobię sobie wiaderko, wezmę wodę, braj czego. Troszkę budulca, łuk już mam. Łuk już mam. Byłem przygotowany przed live'em. Jezu, jakim live'em? Odcinkiem. Pijany, pijany. Także wezmę sobie jakiś, nie wiem, kobel. Macie kobla tu? Macie trochę kobla. 64 wystarczy, znaczy 60. Wystarczy chyba 60 kobla, nie? Jak mam wodę. Dobra, no to my lecimy. Widzę się z wami, jak będziemy. Dobra, słuchajcie, jestem już. Serio? 4 razy? O Jezu, jakie... Ej, no to są te z kwadratowej podziemia, w sensie... No tak, tak. Tak, bo to jest ta mapa z kwadratowej. Dobra, słuchajcie widzowie, ja już jestem, jak widzicie. Mam nawet do połowy, mi się nie zużył płyn Lugola. Dobra, to w tamtą stronę muszę. Ja właśnie idę do Rolexa, bo on już tam jest w endzie. A właśnie do niego idę. 1622. To tutaj chyba będzie. Gdzie to jest? Czekaj, 1620 to tam będzie. 22, czyli trochę muszę przekopać. No dobra. Jezu, creeper! A dobra, mam w sumie dobrą zbroję. Tylko wiem. No miałem trochę loła. I teraz 395 to tutaj. Idealnie tutaj powinien być ten portal. Tylko zaraz mi pewnie te wyskoczą, wiesz o co chodzi? Te takie typiarze, co cię biją. Ja to nie przypomniałam. No i... portalu jest ten, zamknięty. O, diament. Nie chcieliśmy do ciebie napisać. Okej, to spoko. 395 i jaki to był poziom? A to tu jest gdzieś portal. O, mamy portal. Był nade mną. Dobra, no to słuchajcie widzowie. Aha. Wywalę syf. Wywalmy syf. Wiaderko do... Dobra, butelka po Lugolu. Jak widzicie... Dobra, w sumie jednego diaksa zostawię. Łódka. Idziemy. I jesteśmy wszędzie. Proszę pana generała, gdzie pan jest tu? Tu mamy endermany. No to na pewno. Tak, od razu damy na walkę. Dobra, ja tu pana witam. Jakbym ci teraz powiedział, że nie ma. Czego nie masz? Jakbym ci powiedział teraz, że nie mam tych kryształów. Tak by było. Dobra. Mi Rolex mówił, że ma kryształy, więc luz akurat. A nie no, wrócilibyśmy sobie. Tylko Lugol by był zmarnowany, nie? Dobra, 1, 2, 3 i 4. Proszę bardzo. Respi się. Dobra. Odnawiają się wieżyczki, bo my oczywiście z Rolexem już byliśmy na smoku. Tylko mi zbroja padła i musiałem nową robić, dlatego was w sumie zostawiłem, żebyście nie uciekali. W sumie, nie, bo to był początek tego odcinka, to tak bez sensu trochę. Dobra. Mam wodę, więc jakby nas smok wybijał, to... Ja w końcu nie wziąłem tego kobla, tylko albo go wywaliłem, nie? No nie wziąłem go. Dobra, no to nawalamy go. Znaczy, w sumie najpierw te... O, jeden leży, kryształ. Ten trzeba... Dobra, jest. Ta? To spoko. Ja nie mogę tamtego trafić. Ała.
On się będzie leczył. Dobra. No dobra. O, to są barsy. Iron. Iron bursy. Tylko on spycha, to jest najgorsze, nie? No. Dobra, już nie ma żadnej. Nie ma żadnej? No. Jak nie ma żadnej? Nie. Aha, bo ta już jest zbita, to po co ja tu w sumie idę? Ja wszystkie też zbijam z tym. A. Bo ja się raz mogę. Która, weź mi powiedz, które jeszcze są. A, tamte co idziesz? To ja już go... To weź mi powiedz, to pójdę od razu. A, ta, dobra, 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 idę. Widzę, czym się leczy. Ja od razu idę. My ogólnie mamy Ender Dragona z kwadratowej, więc się nie dziwcie, że... Ej, znowu mam tego glitcha, co ty? A nie, dobra. Myślałem, że mam tego... Bo ogólnie Rolex miał tego glitcha, takiego glitcha, że postawił wodę i jej jakby... Czekaj, ja może wezmę pochodnię, żeby nie stracić tej wody. Ej... Właśnie mam tego samego glitcha, co ty miałeś, tylko mi jakby była niewidzialna woda i tak jakby dziwnie to było. Dobra. Nie możesz też za wysoko tego robić, bo wtedy, wiesz, będziesz leciał do samego dołu i będziesz musiał podpływać. No i znowu ten bug miałem. Jak za szybko spamisz wodą, to tak jest. Dobra, mam. Zepsute. Dobra. No i mamy Wina. Gdzie on w ogóle jest, ten smok? A, tu. Będzie Elytra, bo już... No. No. To będzie chwilę trwało. O, dostał. No właśnie, w tym problem. Dobra, pomontuje się odcinek i będzie fajny. Ale go wycelowałem, nie? No kurde, teraz nie. Mu trzeba celować w ryj i wtedy... Mu w ryj trzeba celować, nie? Jak mu się celuje... O, dobra, dostał. Ale mam czasem lagi. Jak jesteś pod nim i celujesz mu w ryj, to na pewno trafisz, nie? No dobra, teraz to w ogóle celuję 100%. O, i patrz, ile już zbiliśmy. 3. A nie, no tak, poziom... Ta, ta. Tak, no fajnie na odcinek. O nie. Dostał, dostał. Kurde, tak z daleka to ciężko się go snajpi, nie? Bo te strzały jeszcze opadają i one chwilę lecą. No pa, już ma mało, nie? Znaczy, no, ponad połowę ma, nie? Ta, ale... Wiesz... Szybko go nawet dobiliśmy, nie? Ja trochę do niego podejdę. Ogólnie Elytry nie mamy. Ej, zróbmy tak, że Mutan skończy jak Jawor. Będzie codziennie chodził na smoka, żeby Elytrę sobie wziąć. No, bo ogólnie chyba teraz da się zabierać te Elytry, nie? No wiem, ty masz Elytrę. Ty już miałeś... No, trzecią, bo 3 razy zabijałeś smoka. Teraz 4 w sumie ze mną zabijasz. Tylko ciągle ginąłeś, nie? Bo oni nie chcieli ze mną poczekać, żebym na odcinek miał, ale dobra. Mamy smoka 4 level w takim razie. No, teraz mam. Akurat. No tak, pomogłem. Powiedziałem, że na odcinek będę miał jednego smoka i... Bo akurat mieliśmy 8 kryształów nazbieranych. Ała. Wiem, luz. Tak, bo... Bo Rolex chciał Elytrę. I pomyślał sobie, że może jeszcze koledzy da. Znaczy jeszcze jest mój kolega z klasy, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dokładnie. Bo w sumie jakbyśmy nie mieli tych kryształów, to by nie było odcinka. Ale tak perfekcyjnie bym se celnął. O, dostał. A, połowę.
dobrze go trzeba naprawdę wyuczyć, bo czasem za tego, za wcześnie, czasem za późno i to jest... On jest troszkę dziwny. No trochę. Tak trochę. Ale on raczej taki nie... O, dobra, dostał. Dobra, prawie połowę mu zbiliśmy, więc luz. Ach. I on właśnie u nas ma jeszcze levele, nie? A ty na początku, jak go biłeś pierwszego, to on podlatywał, czy nie? To miał poziom 0. A! Myślę, że wiesz, poziom i nie było. Ale a, nie było poziomu. Robił ani ten. Kompletnie nic. Tylko lapał sobie jak teraz. I miał mniej HP. Nawet się nie leczył? To może on podlatuje, bo... A, mniej HP miał, bo w sumie te smoki później mają więcej HP, nie? Myślę, że ten ma jeszcze, no, gdzieś taki fajny, nie? No, ale ma o wiele więcej niż taki gracz, nie? Na pewno ten smok HP. No, smok ma sporo HP. No, na przykład jakbyś do siebie tak... No, jakbyś tak do mnie cały czas strzelał, no to wiesz. Już dawno bym mnie przeżył. Bo jednak mógł z mocą 5 i... Bo on teraz tylko strzela tym czymś. Ja myślę po prostu, że on w tych... Później, tak myślę, że od levela 10 on po prostu podlatuje, bo to jest inaczej zrobione na tym pluginie, nie? No, bo... No, inaczej jakby nie podlatuje. Dobra. No, dokładnie. No, ale tak to na razie w sensie wiesz, bo... Jeżeli masz dobry miecz i dobry ten... W sensie, wiesz, później na miecz też go będzie łatwo klepać, bo ten miecz jednak bierze więcej niż łuk. No, trochę. Więc później też będzie łatwiej go klepać, jak podleci. Bo on na razie nie podlatuje, nie? No, żeby się nie... Tak jak na kwadratowej mieli. No. Znaczy to zrobimy po prostu farmę, żeby... ten... No dobra, już patrz, ile mu tego smoka wyzbiliśmy, tego HP. W ogóle to nie znika, nie? Dopóki go nie zabijemy chyba. Chociaż nie wiem. Nie, znikło, dobra. Chyba, że to jest ten, chyba... Glitch, bo... No, też mi się tak wydaje. Ała, a teraz działa. Kurde, ja mam Loa. O kurde. Czekaj, to ja se odejdę, zjem. Na kolejny raz wezmę trochę butelek. No, żeby można było ten, żeby można było se... No ta. Znaczy ogólnie to shulkery trzeba by było ogarnąć, nie? No to przede wszystkim. Kurde, nie umiem pisać. Ale by dostał, ajajaj. O, dostał ode mnie. Pozdrawiam. Cię na Odyssey XD. Trzeba trochę szybciej strzelać, bo... Ogólnie mamy nieskończone strzały, więc... Mamy nieskończony łuk. No, w sensie... Jedyne, co nam przeszkadza, to, że może się zniszczyć. Ale mamy niewyższalność, to... No szkurde, no. Ja go trafić nie mogę czasem, nie? Ale dobra, już ma coraz mniej. A im on ma mniej HP, mi się wydaje, że jest słabszy, bo go więcej trafiamy razy. Nie wiem, może. Na bo... pewno jest słabszy, bo nie ma mniej HP. Tak. No tak. Ale z levelem na pewno jego HP rośnie, to na pewno. No to na 100%, bo jak ja go zabijam na pierwszym, albo poprzednio jak go zabijaliśmy, nie? Poprzednio. Poprzednio po prostu... Na każdy level. No, coś takiego. Dodatkowe. Znaczy 50 to nie jest jakoś bardzo dużo, bo gracz ma 20. Więc to jest 2,5 razy gracza więcej po prostu, ale... No, pół życia mi zabrało. No, coś takiego. A później to w ogóle, nie? Początkowy ma 500, czy coś takiego. 200 się szybko, jakoś tak.
No właśnie mi się wydaje, że bardziej 300. Mi się właśnie wydaje, że bardziej 300, ale nie jestem pewien. Ten z czwartym już bym miał, jeżeli by było 200, to z 300 bym miał. Ten już ma, ten ma z 500? Mi się wydaje, że może 400. Nie wiem. Ale patrz, jakiego on ma już loła. Dostał. O, serwer zapisano, gra. No dobra, nie poleciał. O, zaczął spamić, bo dawno nie spamił tymi kulami. Dostał. Dostał. Ogólnie trochę nudno, no ale w sumie co my mamy gadać podczas walki ze smokiem? O kurde, jak się jaramy! W sensie zabijania smoka, no ale jakby tak. No tak. Tak naprawdę w sumie gadamy o smoku i o innych rzeczach. No, w sensie, jeżeli oni na kwadratowej mają... No teraz tak, teraz gadaliśmy głównie o HP... O, dobra, takiego loła już ma. I HP, znaczy expa teraz ja biorę, ok? Czekaj, ja chcę, żeby on tu podleciał bar. A nie, bo on i tak leci na środek, jak go trafię, nie? Tylko zanim ja go... Jak go nie mogę trafić? Dobra, czekaj. On już teraz ma mało HP i po prostu ucieka, nie? I go ciężej trafić. No gin! Dobrze. Dostał. Masz osiągnięcie? No, mam uwolnić end. I uwaga. Dostanę i weź najlepiej albo stój w miejscu, albo coś i żebyś mi elytry nie zabrał, nie? Dobra, XP. I drium. Dobra, i elytra gdzie jest? O, tu jest, dobra, jest. Dobra. Mamy elytrę, elytra, pan burza YouTube, proszę bardzo. Mamy cel. I teraz pytanie, czy chcemy iść do End City, bo ja bym poszedł. Taki dłuższy odcinek trochę. A no właśnie. W tym problem. Wiesz co? Idźmy. Myślę, że to będzie dobry pomysł, tylko ja bym tak z 5 pereł przyfarmił, chociaż na jedną osobę, nie? Żeby nie było później, że tam utkniemy. Więc ja będę sobie farmił przez chwilę. Chodź tu, Edek. Chodź. No chodź tu, lamusiasz. Tylko z Fire Aspectem się dziwnie te typy bije, nie? A, no w sumie racja. Tylko ja mam loła, oni mnie zaraz zabiją. Czekaj, ja muszę sobie zjeść coś. Tylko siekiera nie da ci tyle enderpearl, chociaż nie wiem. Czasem dropię, czasem nie. No, niby tak. Więc chwilę sobie te etki pobijemy. I zaraz pójdziemy do... Dobra, mam jedną perłę. A. Jestem ciekawy, ile zbroi straciłem. Ej, mało tej zbroi straciłem. Czemu tak mało? A w sumie ten smok mnie dużo nie bił, więc... Więc no... Dobra. Ej, w ogóle mało tych etków tu jest, nie? Mało ich tu. Dawaj, lamusiasz. No kurde, trafić cię nie mogę. No, lamusiasz. Dobra, kolejna perełka, już mam 3. No chodźcie tu. Halo? Etki? Nie wiem, czy za daleko jestem. O, dobra. No chodź, 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 chodź. No. Ja też... No. Lamusiasz, dobra. Mam 4, mam 4. Aha. No chodź, 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 chodź. Ta? Ja po jednym sobie biorę. Ja jeszcze jedna perełka i mogę iść. Bo tam się perełką lata, nie? Perłami się tam lata, nie? Ale z edków dużo expa leci z edków, nie? No chodź tu. Dobra, mam 5, mam 5. Tylko ja bym się uleczył do fulla, żeby mnie nic nie biło, edki żadne ani nic. Też w End City chyba nie ma edków. Dobra, spoko, spoko. To idziemy. A ty byłeś w End City, czy nie byłeś? A, w innym.
bo ja pytam się. Dobra, no to wiesz co? Podbudujemy się trochę. Weź, masz trochę budulca, czy nie masz? Dodam. Będzie trochę dłuższy odcinek. Ja właśnie sobie zbieram, żebyśmy mogli wejść tam. Mi już starczy. Co mówisz? A, schody. No dobra. Kurde, spadłem. Dobra, nieważne. Jak ci się skończą, to ja zbuduję. A dobra, bo ty jedno. To ty kop, ja będę... Co ty taki wolny kilof masz? Bo ja nie wiem, co powiem, bo ja jakoś... A. 5-3-1. Właśnie, ja też mam 5-3-1 teraz. W tym momencie. Jezu, ale bym spadł. Uratowałem się klockiem. Dobra, to teraz ty buduj, ja idę kopać, bo ja w sumie mam lepszy kilof, szybszy. Dobra, spoko. Już teraz? Myślałem, że to wyżej jest. No, ale dobra. W razie czego 12 klocków. Patrzcie, jaka fajna nazwa miecza. A to perłom, nie? Mam laga. Ej, wiesz, że ja mam laga i mi niby nie tepło? Ej, czemu mi nie tepło? Czekaj, spróbuję jeszcze raz. Mam 4 perełki. O, dobra, teraz mi tepło. O co chodzi? Aha, bo my jesteśmy na innej... Aha, ja nawet nie wiem, czy my się gdziekolwiek dobudujemy. Powinniśmy, ale nie wiem. Dobra, to ty już buduj, ja ci zaraz dam klocki, okej? Okay? Do budowania. Bo mam szybszy kilof. No chyba aż takim hamem nie jestem. Czemu musiało nas na takie... A, przypadkiem. Mam 55 bloków. To chyba luz, nie? Bo jeżeli nie, to trzeba ryzykować elytrą. Dobra, to ja buduję dalej. A jak nie starczy, to ryzykujemy elytrą, nie? A, do tego? Nie, myślę, że da radę, chociaż nie, dobra, dotegujemy się. No właśnie, o tym mówię. To poniszczysz se moje. Dobra, ja już jestem, tylko to jest płaskie. Dobra, luz, tu już stąd nawet elytrą mogę. Dobra, jestem. Wiesz co, ja jakby już jestem tutaj. Tak jakby. Dobra, i teraz tak. No głowa smoka by się przydała, nie? Tylko my też fajerwerek nie mamy. Już wiem, o czym mówiłeś. Bo ja raczej zawsze miałem przypadki, gdzie się respiłeś przy pierwszym NCT, nie? Raczej zawsze tak miałem. Że respiłem się i NCT od razu było... Tylko dużo tych edków tu i nie możemy się w nich popatrzeć, nie? Ale ten odcinek już długo trwa, nie? Przecież timelapse jeszcze będzie i ucinać będę, ale to wiesz. Co? Zaraz ci powiem, gdzie jestem. A, dobra. Mhm. Okej, okay. To ja może zachęcę was do zostawienia, albo nie, to ja sobie przez ten czas pofarmię enderperły, żebyśmy mogli wrócić. Minus 19.
To czekaj, ja pofarmię enderperły, przynajmniej jedną. Ja mam ten. A, minus 900 na minus 900, równa. Trochę daleko, nie? Tak trochę. A to jest najbliższa? Ej, sfokusowały się na mnie, czekaj. Lamusiarz. Dobra. Leży jeden. To co, idziemy? Czy nie chcecie się? To bliżej chyba. Myślisz, że bliżej? Bo mi się wydaje, że bliżej będzie. Dawaj, idziemy do tego. Dobra, myślę, że to nie ma sensu. Bo my będziemy tam trochę iść. Albo robimy cięcie, albo kończymy odcinek. Ja myślę, że odcinek już zakończymy. Także myślę, że odcinek wam się taki podobał. F3. Subujcie, lajkujcie i komentujcie. My sobie jeszcze pójdziemy do NCT. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Siema, elo. 3, 2, 0. Siema.